Witajcie, przyjaciele. Hello, friends. Witajcie na tym miejscu. Hello, today. Słuchajcie, kochani, mam bardzo ważną informację dla ciebie. Listen, guys, I have a very important information for you. Ta informacja. This information. Jest najważniejszą informacją w twoim życiu. Is the most important piece of information in your entire life. Słuchaj mnie bardzo uważnie teraz. Listen to me carefully. 10 lat temu. 10 years ago. Ja zawołałam do Boga o prawdę. I shouted to God for the truth. I wiecie co? And you know what? Ja myślałam, że znam Boga. I thought I knew God. Tak jak wszyscy tutaj urodzeni. Just like many of you here. Tak jak wszyscy tutaj. Like many of you, all of you. Chodziłam do kościoła. I was going to church. Przechodziłam przez wszystkie kościelne rytuały. Doing all the rituals. Ja myślałam, że znam Boga. I thought I knew God. Jako zaczęłam, że go znam. I was like, you know, I know him. I was sure I know him. Ale prawda jest, że ja zostałam strasznie oszukana. But the truth is, I was lied to. Strasznie oszukana. Dlatego. Że religia sprzedała mi pewien produkt. Because religion sold me some kind of a product. Sprzedała mi taki pakiet. They sold me like a package. Pakiet, że jeżeli będę robiła to, 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 to i to, to będę zbawiona. Package saying that if I do this and that, I will be saved. Jeżeli będę chodziła do kościoła, będę zbawiona. If I go to church, I will be saved. Jak będę robiła sakramenty, będę zbawiona. If I will participate in sacraments, Jak I will be saved. Jak będę robiła dobre uczynki, będę zbawiona. When I do good deeds and works, I will be saved. Jak będę się starała być miłą, będę zbawiona. If I will try to be nice, I will be saved. Jak będę brała Eucharystię, będę zbawiona. Jednak okazało się, but it turned out, że to było kłamstwo. That it was a lie. To było kłamstwo. It was a lie. Bo nie ma takiego pakietu. There is no package like nie that. Ma takiego produktu. This product doesn't exist. Który mógłby mnie ocalić. The product that would save me. Chleb w Eucharystii mnie nie ocali. Nie ma takiej mocy. You know, this kind, this little piece of bread in church will not save me. Spowiedź mnie nie ocali. Confession will not save me. Okłamali mnie. They lied to me. Okłamują ciebie. They lied to you. Dlatego, because, że kiedy zawołałam do Boga o prawdę. Because when I shouted to God for the truth. Ja osobiście spotkałam Jezusa Chrystusa. I personally met Jesus. I wtedy to spotkanie, to nie jest takie spotkanie, że se pójdę do kościoła. And this meeting is not just like usual going to church. To spotkanie kompletnie zmieniło moje życie. This encounter completely changed my life. Zmieniło mój mózg. It changed my brain. Zmieniło moje oczy. My eyes. Moje serce. My heart. Ja wstałam inną osobą. I raised, stood up as a new person. Ja wstałam z nowym zrozumieniem wszystkiego. I started having a new understanding of everything. Ale wiecie, co było najwspanialsze w tym wszystkim? But the best thing of all was that że zrobili z tego Jezusa jakiegoś nudziarza w obrazku. The worst thing is that they made from Jesus they made this kind of a boring person in jakiegoś the image. Religijnego, jakąś religijną postać. Religion, a religious figure. Jakąś kukłę. Just some kind of a puppet. I to jest kłamstwo. And this is a lie. Dlatego, że Jezus Chrystus. Because Jesus Christ jest najpiękniejszym skarbem człowieka na ziemi. Is the most beautiful treasure for man here on earth. Wiecie co? Ja mieszkałam w pięknym kraju. You know, I lived in beautiful country. Mieszkałam w Australii. I lived in Australia. W kraju, gdzie się nie kończą plaże. The country of endless beaches. Miałam fantastyczną karierę. I had fantastic career. Miałam fantastyczne studia. I had very good university and degree. I okazało się, że to wszystko, co uważałam za wartościowe. And it turned out that everything I thought was valuable. To wszystko, za czym goniłam. Everything I chased after. Tego nie można było porównać z tym,
co dał mi Jezus Chrystus. Couldn't be compared to what Jesus Christ gave me. Dał mi coś do mojego wnętrza. He gave something into my insides. Dał mi coś tak pięknego do mojego wnętrza, tak mocnego. Something that strong and beautiful. Że nic w tym świecie nie równa się temu. That nothing in this world can compare to that. Kasa się temu nie równa. Money can't compare to him. Zakupy nie są, nie równają się temu. Shopping is not like him. Imprezowanie nie równa się temu. Ja to wszystko miałam. I had everything. Ale to, co dostałam w Jezusie, but what I got in Christ, to jest coś najpiękniejszego. Is the most beautiful thing. Poczułam miłość. I felt love. Jaką żaden człowiek nie może mi dać. Like no man can give me. Poczułam bezpieczeństwo. Security. Jak nic w tym świecie nie może mi dać. That nothing in this world can give me. I moje słowa do ciebie są takie. And my words to you today are. Nie daj się oszukać. Do not let them. Nie daj się okraść. And steal from jesteś you. Jesteś okradany, oszukany. They steal from you. They lie jesteś to jeńcem you. Tego świata. Jesteś więźniem. You are like a prisoner. Ale Jezus Chrystus, but Jesus Christ, przyniósł, brought, Ewangelię, the gospel. Ewangelia to znaczy list zwycięstwa. The gospel means letter of victory. Zwycięstwa nad wszystkim w tym świecie. Victory over everything in this world. Zwycięstwo nad każdą patologią. Over every pathology. Nad każdą chorobą. Every sickness. Nad pustką. The emptiness. Nad depresją. Depression. Wszystko. Co dobre znajduje się w Jezusie Chrystusie. All the good stuff is in Christ Jesus. Pełna satysfakcja. Full satisfaction. Pełne piękno. Full beauty. Moc królestwa. The power of the kingdom. Bliskość z samym Bogiem, który jest miłością. The closeness of real God himself, that is love. Mówię teraz do twojego serca. I'm talking to your heart right now. Nie daj się oszukać. Don't let them nie fool daj you. Się wydędać. Don't let them fool you. Bo Jezus nie siedzi gdzieś w obrazku. Because Jesus, Jezus stoi teraz przed twoim sercem. Because Jesus is not in sculptures and pictures. He is standing in front of your heart today, right now. I żeby się z nim spotkać. And to meet him. Nie musisz się starać. You don't have to try. Nie musisz robić dobrych uczynków. You don't have to do good deeds. Nie musisz być dobrym człowiekiem. You don't have to be a good man. Wystarczy, że całym swoim sercem it's enough. Zawołasz to call to Jesus with all your heart. Do Boga i powiesz: Jezus, ja Ciebie chcę. Ja chcę Twojej prawdy. Ja chcę Ciebie poznać. Just say, Jesus, I want you. I want your truth. I want to get to know you. Już dzisiaj. Today. Jak położysz się w łóżku, when you lay down to your bed, skieruj swoje serce na Boga. Focus your heart on God. I zawołaj do Niego. And call on I powiedz: Boże, and say, God, jeżeli ona mówi prawdę, if she was right, ja chcę Ciebie poznać. I want to know you. Jeżeli Ty jesteś prawdziwą miłością, if you are real, ja chcę Ciebie poznać. I want to get to know you. Jeżeli żyję w kłamstwie, if I'm living in a lie, ja chcę to wiedzieć. I want to know it. Zawołaj do Boga o prawdę. Call to God for the truth. A zajaśnieje Ci miłość w postaci Jezusa Chrystusa. And the love of Christ will shine on you. Amen. Amen. Wow.